Witam Was, dzięki Kasiu za Twoją prezentację. Chciałam Was powitać serdecznie, jestem Kasia Bauer. Nasi partnerzy z Google poprosili mnie o przedstawienie Tylko i konceptu, który kryje się za Tylko. Ponieważ szanuję Wasz czas i szanuję Was, chcę szybko przedstawić Tylko w formie krótkiego wideo, więc obejrzyjcie go ze mną. Okej, więc wiecie, że robimy meble i nie jestem tutaj przypadkiem. Na przedstawionym wideo mam nadzieję, że wyłapaliście, że nasze meble są konfigurowalne. Więc zamiast mówić Wam, że firma Tylko jest firmą zorientowaną na klienta, na użytkownika, wolę Wam pokazać nasz konfigurator. Konfigurator Tylko pozwala zaprojektować Ci mebel według Twoich potrzeb, według Twojej estetyki, według Twoich marzeń w stosunku do miejsca, do przestrzeni, którą aranżujesz. I to bez potrzeby odwiedzania sklepu internetowego, którego my zresztą, bez stacjonarnego, przepraszam, którego my zresztą nie mamy, bo uważamy, że sklep stacjonarny w naszym wypadku nie jest potrzebny. A po lewej stronie macie konfigurator, który świetnie działa w każdej przeglądarce internetowej i na każdym urządzeniu. Poniżej specjalnie dla Was umieściłam bezpośredni link do tego konfiguratora z czerwonym regałem, który Wam się teraz wyświetla. Wpiszcie sobie ten adres do ulubionej przeglądarki, do komórki bądź do komputera i bawcie się suwakami, zmieniając wysokość, szerokość, głębokość i wiele innych opcji. Po prawej stronie z kolei chciałam Wam pokazać, że mamy też aplikację na wszystkie urządzenia Apple, po zainstalowaniu której też będziecie mogli przymierzyć swój zaprojektowany już mebel do przestrzeni w Waszym biurze, w Waszym domu i zobaczyć po prostu, czy ten mebel tam pasuje, czy on po prostu siedzi w tej przestrzeni. W czasie, gdy mam nadzieję, niektórzy z Was bawią się konfiguratorem, a jeżeli nie zdążyli przepisać tego linku Bitly, który był na poprzednim slajdzie, możecie sobie zeskanować QR code tutaj w prawym górnym rogu, który Wam zostawiłam. Więc chciałabym Wam tutaj przybliżyć ideę i strategię Tylko. Więc Tylko powstało w 2015 roku w Warszawie i założeniem naszych founderów było ustalenie nowych standardów w branży meblarskiej i, co ciekawe, udowodnienie w praktyce, że tak można działać z sukcesem. My działamy w oparciu o model DTC, czyli Direct to Customer, który w dużym skrócie usuwa wszystkich pośredników, i dzięki temu możemy tworzyć meble na wymiar, które wymagają zupełnie innego procesu niż ten tradycyjny. W rezultacie my jako producent mebli bezpośrednio oddajemy meble do Ciebie, do końcowego użytkownika. Wiadomo, że na początku łączyło się to z dużym wyzwaniem, ale teraz daje nam bardzo dużo możliwości. Między innymi na przykład brania pełnej odpowiedzialności za jakość i za produkt na każdym etapie jego produkcji. I dostawy oczywiście też. Więc w związku z tym myśmy tak naprawdę zdigitalizowali i zautomatyzowali kroki związane z tworzeniem mebli na wymiar, bo tak naprawdę tworzymy meble na wymiar i opracowaliśmy ten proces, znaczy opakowaliśmy go w dwa duże systemy. Pierwszy z tych systemów jest odpowiedzialny za design i za konfigurację i on jest w pełni zautomatyzowany. Po tym jak już nasz klient zapłaci za mebel, wszystkie pliki i ważne informacje związane z jego produkcją automatycznie trafiają do fabryki. I tutaj mamy drugi nasz system, który też jest zautomatyzowany, jest to system produkcji. No i w ten sposób, jak mamy to tak opakowane, pozwala nam to usprawnić i przyspieszyć procesy na wielu etapach jego produkcji, dostawy i właśnie designu i konfiguracji. My nie mamy czegoś takiego jak katalog produktów,
bo mamy miliony konfiguracji i te miliony konfiguracji wynikają właśnie z możliwości konfiguracyjnych, których mam nadzieję, żeście doświadczyli przy zabawie z konfiguratorem. I tak naprawdę każdy mebel jest inny. Nasze meble dzielimy na typy. O, super, przepraszam was. Telefon. Każdy z naszych mebli, tak, meble nasze dzielimy na typy, a typy z kolei dzielimy sobie na kategorie. I kategorie już będą dla was bardziej przyjemne, ponieważ to są sideboardy, chest of drawers, bookcase i wiele, wiele innych. Wiem, że już jest wiele prezentacji za wami i wiele konkretów i wiele liczb, więc stwierdziłam, że może pokażę wam kilka ładnych zdjęć naszych szafek, abyście troszeczkę odpoczęli intelektualnie przez chwilę oglądając ładne rzeczy. Być może uda wam się wychwycić różnicę między Type 1 a Type 2, a jeżeli nie, to też jest w porządku, więc obejrzyjcie je ze mną. Okej, okay, więc poglądaliśmy sobie ładne rzeczy, teraz trochę trudniejsze rzeczy, teraz trochę liczb. Liczby w tylko są bardzo ważne, mamy je na etapie, w każdej sferze naszej działalności. Chciałam troszeczkę się pochwalić sprzedażą. Sprzedaż w tylko sukcesywnie podwaja się co roku, tak naprawdę od momentu powstania firmy. My się już trochę do tego przyzwyczailiśmy, to znaczy, że wiemy, że w przyszłym roku musimy dostarczyć dwa razy tyle, ile żeśmy dostarczyli w bieżącym. Myśleliśmy, że to jest ambitne i nadszedł rok 2020, czyli tak zwany rok pandemiczny, który był trudny dla wielu z nas, dla wielu organizacji. Niemniej jednak dla tylko był to wyjątkowo udany rok. Rok, który udowodnił, że nasz koncept mebli na wymiar, projektowanych przeglądarce, ma praktyczny sens, bo odpowiedział na problem bardzo wielu osób zamkniętych w domach w trakcie lockdownu, chociażby Magda wspominała, jak urządzała swoją przestrzeń domową, więc jesteście w stanie się z tym utożsamić i bez wychodzenia z domu byli w stanie zaaranżować sobie to miejsce, czy to pracy, czy przestrzeni, którą chcieli dokończyć, bądź przestrzeni, do której się wprowadzali. My jesteśmy polską firmą, produkujemy meble w Polsce, biura stacjonalne mamy w Polsce, ale nasz team staje się coraz bardziej międzynarodowy. Mamy też świadomość, że nasz koncept i wartości są uniwersalne. Nasze meble dostarczamy do wszystkich krajów Unii Europejskiej, a czasami nawet dalej, a na ten moment najbardziej skupiamy się na rynkach notujących najwięcej sprzedaży, czyli są to Niemcy, Francja i UK. Nasz media mix pewnie to was bardzo interesuje. Oczywiście jest on w pełni online'owy. Z pewnością nikogo nie dziwi fakt, że nie prowadzimy żadnych działań offline'owych, nie posiadamy sklepów stacjonarnych, nie wykupujemy fizycznej przestrzeni reklamowej. Cała nasza działalność marketingowa odbywa się w online. Ruch, który staramy się dywersyfikować i sprowadzać z wielu źródeł, jest jednym z najważniejszych właściwie z tych źródeł, jest dla nas ruch płatny, nad którym pracujemy razem w naszym teamie wewnętrznym marketing performance'owym, więc mogę wam zdradzić na przykład, że Google Ads, które jest jednym z najważniejszych źródeł ruchu, stanowi prawie 32% całkowitego ruchu na stronie tylko.com i kupujemy go w ramach stałych działań. Jednak nie sięgamy już tylko po użytkownika chętnego na zakup mebla, takiego z wyszukiwarki, ale także użytkownika, który dopiero bierze nas pod uwagę i jeszcze nie jest pewien, albo użytkownika, który zupełnie nas nie zna. Więc oprócz klasycznych reklam w wyszukiwarce, mówię zarówno o kampaniach search, jak i właśnie kampaniach produktowych, tak zwanych shopping, prowadzimy też działania display i działania YouTube. Optymalizujemy ten ruch, testujemy i wnioski z nich nanosimy w formie zmian, także na całą organizację, aby dopasować się lepiej do naszego klienta i maksymalnie ułatwić mu podjęcie decyzji.
Więc tak, ten slajd, który tutaj macie, miał być pierwszym slajdem, ale zamiast tego nie chciałam wam mówić, czym jest tylko i czym jest nasza strategia marketingowa. Mam nadzieję, że udało mi się wam to pokazać i udowodnić, chociażby w przypadku kwestii zorientowania się na użytkownika, na klienta. Dlatego trochę przykreśliłam ten słowo marketing. Nie dlatego, że nie lubię marketingu, sama jestem marketingowcem od 15 lat, ale dlatego, że nasze skupienie na użytkowniku wybrzmiewa w każdej sferze tylko. W każdym tribie, w zespole i produkcie. Bardzo nam to ułatwia nasze działania marketingowe, które nie powinny być przekombinowane tylko dlatego, że są w online. Mam nadzieję, że macie podobne podejście w waszych organizacjach i udało mi się wam pokazać, jak my to robimy i chciałam wam podziękować za uwagę i zapraszam na prezentację Kamili. Dziękuję.